Cześć! Wiem, nie wyglądam jak zawsze, ale dzisiaj stwierdziłam, że nagrywam Lana Luzaka. Mam nadzieję, że też jesteście wygodnie w waszych miękkich piżamach z jakimś tym kubeczkiem herbatki, bądź kawki, bądź czymkolwiek i spokojnie sobie razem spędzimy te parę minut. Cudownie. Przybywam z tego miesięcznym pudełeczkiem My Little Box. Tym takim, to już moje trzecie pudełeczko, dwa poprzednie gdzieś mam rozpakowania na kanale. I właściwie miałam nic dzisiaj nie nagrywać, no bo wyglądam tak jak wyglądam, ale stwierdziłam, że cóż, jestem tą samą istotą ludzką, bez makijażu i bez ładnych ubrań, także nagram. Ano, nie mogę się doczekać tego otwarcia w sumie, więc... No więc cóż, zaczynamy, nie? No jak zwykle to pudełeczko przychodzi takie ładnie, dosyć zapakowane, na mój adres firmowy, bo jest trochę taniej. I co? I w tym miesiącu strasznie późno przyszło, no bo który dzisiaj jest? Jest 15? Coś takiego? Nie wiem, pewnie ten filmik dodam na kanał we wtorek, to będzie 17, 18, coś takiego. W każdym razie powinno być na początku miesiąca, a jest maj i już jest taka druga późna połowa i dopiero teraz przyszło, więc... Noki! No, ale to jest, jak zasubskrybowałam, to zasubskrybowałam na 3 miesiące od razu i to jest jakby ostatnia z tych trzech pudełek i ono decyduje o tym, czy wykupię dalszą subskrypcję, bo tak, pierwsze pudełko było super, drugie już było takie tego, teraz zobaczymy to trzecie. Otwieramy. Może tak będę, żebyście wszystko widzieli. I co? Co tu mamy w tym razie za naklejkę? Welcome to Provence. Witamy w Nie na prowincji, tylko w Prowansji. A nap in the sun, the smell of lavender, can see the sea. O Boże, czyli drzemka na słońcu, zapach lawendy, możesz zobaczyć stąd morze. Czy powinniśmy zrobić barbecue? Spędzić noc pod gwiazdami, podgryzać calissons? Nie wiem, co są calissons, nie wiem. Ale coś źle przetłumaczyłam, nieważne. Choosing a dress at the market, wybierać sukienkę na jarmarku. Jakże pięknie i to jest motyw My Little Provence Box, czyli mały box z prowincji, jak wzięła prowansalskie, czyli francuski, czyli może być fajny, bo ja lubię bardzo takie oto klimaty. W ogóle bardzo śliczne jest to pudełeczka z tymi kwiatuszkami i w ogóle ładny, no. I otwieramy dalej. I co jest na górze? Jest ich magazyn. W prowincji, w prowincji, jak ja mówię, słońce wschodzi dwa razy dziennie, raz rano, a drugi raz podczas drzemki. Słodko. I kobieta z winem w ręku, to mogłabym być ja, gdybym miała dłuższe i szczuplejsze nogi. No, strasznie fajny obrazeczek, taki pozytywny. No, taki pozytywny. Aha, co jest dalej? My Little World, ta ich gazetka, znowu w formie takiego plakatu chyba, jak była w zeszłym miesiącu, tak mi się wydaje. Co tu mamy? Plakat! O, Prowansja to stan umysłu. Ten plakat mi się bardzo podoba, jest śliczny. Nie wiem. Aha, z L'Occitane ma tutaj. Ale ładny jest, nie? Taki... Może nie do łazienki, bo wiadomo, że to zamoknie, ale gdzieś jakby może miała miejsce, bym go zawiesiła, bo jest bardzo estetyczny ten plakat, bardzo mi się podoba. A co jest po drugiej stronie? A z taką tą blogerką wywiad, coś o Occitane, znowu jakaś reklama, wywiad z Olivier Bosson, czyli aha, panem z L'Occitane, w ogóle nie ma lokowania produktu. L'Occitane znowu. O, jak zrobić taką sobie ten bransoletkę złotą, do it yourself, także no spoko, taka gazetka, nie bardzo inwazyjna. O Boże, znowu mają naklejki, już kiedyś były naklejki są trochę bez sensu, no ale... A nie, to nie są naklejki, to są magnesy, o Boże, czyli My Little Provence Doll, czyli mała lalka w Prowansji. Magnesy. Boże, jestem śmieszny z tymi rzeczami. Ojej, widzicie, można tak wypchnąć. I na przykład tu mamy, możemy wypchać gołą kobietę na przykład, ale to się będzie trudno. Ale jest kapelusz. I można jej nałożyć kapelusz. I pewnie jak damy to na lodówkę, to się będzie trzymać w kapeluszu. To co, ubierzemy ją może. Co, damy jej spódnicę? Trzyma się spódnica? Trzyma się spódnica. I co jeszcze damy? Damy jeszcze lawendę w rękę. A co? O ile mi się uda wypchać, właśnie tu próbuję wypchać. I damy jeszcze rękę, lawendę.
Nie, to jest urocze takie na lodówkę. Będę je codziennie zbierać, zmieniać ubrane. Jak ktoś ma jakieś dzieci albo coś, to w ogóle jest słodkie. Ale w ogóle jaki fajny pomysł. Bardzo mi się to podoba. Magnesiki. O, tutaj jest jakieś coś. I jest napisane Sunny Things Inside, czyli słoneczne rzeczy w środku. O, you do your sweet bracelet, czyli twoja bransoletka do zrobienia samodzielnego. I po angielsku ja będę tłumaczyć. Mówi się, jeśli chcesz zrobić coś porządnie, zrób to samemu, to jest prawda. No i będzie bransoletka pewnie, którą trzeba będzie samodzielnie wykonać. Spoko. Jest bransoletka. Taka złociutka. Z takiego czegoś złotego. Jest nitka. O, jest druga nitka. I to jest napisane, narysowane, że tą nitkę trzeba w taki jakiś specyficzny sposób tutaj poprzeciągać przez te dziurki. I to będzie taka bransoletka, wiecie, ona gdzieś tu była chyba narysowana właśnie. O, tak, takie coś, nie? Że taka z takimi nitkami bransoletka. Ale nawet sama w sobie, powiem wam, bez tych nitek też się ładnie prezentuje. Ale będę miała co robić przy serialu dzisiaj. Zrobię sobie tę nazwę i wam pokażę w następnym filmiku. Ale w ogóle fajny pomysł. I takie coś dla mózgu. I coś trochę kreatywnego, chociaż trochę. Więc to jest fajnie. Fajne. Sunny Things Inside. Zatem ja lubię takie biżuteryjne rzeczy w tych pudełkach. To jest takie lepsze niż jakieś głupie próbki głupich kosmetyków. A czy czasami głupich. Wiecie, o co chodzi. Co to teraz mamy dalej w tym My Little Box? Mamy jakąś karteczkę. A, tu będzie wypisane, co jest. To może nie czytam, żeby sobie nie zepsuć niespodzianki. O, mamy coś z L'Occitane, czyli jest mydło z werbeną, takie malutkie, powącham, czy to jest ten zapach, który ja od nich uwielbiam. O, fajny zapach, taki cytrynowy, może tak pachnie werbena, nie wiem, co to jest napisane jeszcze. Bla, 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 no tak pachnie takim właśnie olejkiem cytrynowym. Ale takie małe mydełko na pewno się gdzieś przyda, albo się zużyje, albo się weźmie na wyjazd. Otwórz się. W kształcie listeczka, L'Occitane, takie mydełeczko, spoko, to jest pozytywne, zawsze. Potem co mamy? My Little Beauty, aha, kredka do oczu, taka brązowa, ładny kolor, mam chyba identyczny kolor z Rimla, taka błyszcząca, mięciutka, plus za to, że się ją wykręca, nie trzeba jej strugać, zobaczę zaraz, jak z wytrzymałością, jak to trochę zasnie. Bardzo lubię takie kredki, są bardzo wygodne, fajnie się z nimi podróżuje, bo z tego można zrobić i smoky, i tylko użyć, albo tylko użyć przy linii rzęs, albo w ogóle jako bazę pod cienie. Także jak ona jest fajna, to fajnie. A to jest ich tej właśnie własnej firmy My Little Box, że tak powiem. Jest dosyć miękka, a czy dosyć okej się rozciera do takiego brązu. Trwałość ujdzie. Ujdzie. Dawam znać, jak się sprawuje, ale póki co jest okej. Co mamy dalej? Następna rzecz z L'Occitane, czyli krem do rąk i paznokci, taki malutki, z różami, ale jest naprawdę mały. Wcześniej dostałam w pierwszym pudełku moim Skodali krem i był dużo większy do rąk, a ten jest taki malutki, no ale... I nie przepadam za zapachem różanym chyba, ale zobaczę. No taki zapach różany. Klasyczny, że tak powiem. Ale muszę zdjąć ten ręcznik na mokre włosy i już mi po prostu mam taki wielki ręcznik i już mnie ciąży. Wybacz się. O, dzikość. Tak wyglądam. To ja. Wybaczcie. Jeszcze raz. Co też mamy? Jeszcze jedna z L'Occitane. Czy to jest pudełko sponsorowane przez L'Occitane? A to jest żel pod prysznic, jakiś morski. Myr, czyli morze i mistral, czyli nie wiem co to znaczy. Pomachamy. O, ale ślicznie pachnie. O, jak ten, trochę jak te takie perfumy Davidoffa, jak się nazywa, Cool Blue, albo Blue Wave, albo coś blue. A tak trochę męsko, ale bardzo fajny zapach, też L'Occitane właśnie. I ostatnia rzecz z L'Occitane to jest, body lotion, czyli balsam do ciała z werbeną. Tak samo pachnie jak to mydło. No i co? I to wszystko. Powiem wam, że kiepskie to pudełko. Jakoś w tym miesiącu kiepsko. Mamy tak, tą bransoletkę. Ona jest fajna, ale ona jest chyba nawet bez żadnej firmy. Więc nie wiem, jaka jest tego wartość. No i co mamy? 4 takie małe próbki z L'Occitane. No to są takie rzeczy, które do gazet dodają za darmo, wiecie. Balsam do ciała, no to jak balsam do ciała, nic specjalnego. Mydło, no jak mydło, no jak często się używa mydła. Maleńki krem do rąk i mały żel pod prysznic. Naprawdę, te próbki są...
No jak tak jest gazet, więc nic specjalnego. No i ten, ta kredka, no ale to jest też ich własnej firmy, więc to się nie wykosztowali, made in Italy, to. No i magneziki, które są śmieszne, urocze, ale no magneziki, wiecie. Co tu jeszcze mają na tej kartce napisanego? Aha, tutaj rozpisane, że jest krem do rąk, shower gel, body lotion i że ten sop, i że ta mała kredeczka. Aha, ta mała kredeczka jest niby warta 9 funtów. Okej, okay. Ta mała bransoletka jest teoretycznie warta 15 funtów, ale to jest znowu ich własna firma, więc wiecie. W tamtym miesiącu przynajmniej był taki ładny, bo ten wisior nawet go noszę, ale to jest normalna zewnętrzna jakaś firma. Boże, jakie mam włosy. Jakaś normalna, wiecie, projektantka robi sobie tą biżuterię. Jest naprawdę fajna i porządnie wykonana i ją noszę. O Boże, co ja mam na głowie? Strąki, wybaczcie. Anyway. I co? No i co? Nie, w tym miesiącu... A i te magnesiki, które są według nich warte tutaj 6 funtów. Nie dałabym 6 funtów za magnesiki. No, aha, a normalnie tak. Ten body lotion w pełnej pojemności 250 ml kosztuje 20 funtów, ale tu jest 30 ml, więc to jest, wiecie, znikoma wartość. Mydło też normalne 75 gram kosztuje 4,50 funta, a to na pewno nie ma tyle. To jest 25 gram, no czyli to jest, wiecie, jedna piąta tej ceny, czyli nie wiem, jakieś 50 pi. To kosztuje w normalnej objętości 175 ml 12 funtów, a to jest 50 ml. No i to kosztuje normalnie 14 funtów za 75 ml, a to jest nawet nie zapisane ile? 10 ml. Także no nie, w tym miesiącu nie. No nie, no szkoda, kurczę, bo pierwsze było naprawdę super, była koszulka, w drugim też było dosyć, do drugiej też było dosyć fajna, to budowka, byłam bardzo zadowolona. A w tym miesiącu tak się trochę zawiodłam, tak do dupy, wiecie, czeka się na jakiś prezent pod choinką i dostanie się coś niefajnego. Nie wiem, czy teraz dalej subskrybować, czy nie. Dajcie mi znać, co myślicie, czy byście subskrybowały. Ono kosztuje około 10 funtów, to w sumie nie jest dużo, ale no to takie próbki z gazet, które... nie są dla mnie za bardzo nic warte, bo to są takie rzeczy, wiecie, bez sensu. Gdyby chociaż to była jakaś próbka perfum albo coś takiego ekscytującego, a to było mydło, żel pod prysznic, balsam do ciała i maleńki krem do rąk. No ja jestem rozczarowana. Dajcie znać, jakie są Wasze opinie, chętnie się dowiem i dajcie mi znać, czy subskrybować dalej, czy nie. Wasze głosy zaważą. Dzięki za oglądanie. Przepraszam, że jestem taka tego nieogarnięta, no ale... życie. Do zobaczenia znowu. Pa!